Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie. Studio Dziki Zachód. Ale zanim o tym wycieku będziemy rozmawiać, to może, bo chyba żeśmy nie omówili wyjazdu czy wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Waszyngtonie, czy już żeśmy to omawiali? Chyba nie, gdyż mieliśmy przerwę. W związku z tym, że byłem w powietrzu, to mieliśmy chwilę przerwy. Ale nie wiem, czy chcesz to omawiać, dlatego że to z punktu widzenia Ameryki to jest smutna opowieść, a wolałbym coś optymistycznego. Otóż pierwsze wiadomości w Polsce, które oglądałem, przyleciałem we czwartek w południe i włączyłem sobie TVP, żeby obejrzeć telewizję rządową. Ten punkt widzenia. No, TVN mnie nie interesuje, bo to jest antypolski kierunek z kolei w mojej ocenie. Ja to tak odbieram jako Polak, że wszystko na TVN-ie, co ja słyszę, to jest przeciwko mnie skierowane. I dlatego mówię, że antypolskie. A na Polsacie jest za dużo wypadków drogowych i innych takich rzeczy, które rozwadniają wiadomości. No więc włączyłem sobie jeszcze Trwam jest okej. Okay. Włączyłem TVP, żeby usłyszeć punkt widzenia polskiego rządu na sprawy, które właśnie dzisiaj oglądam pierwszy raz od 6 godzin. I teraz pani tam, zdaje się, Klepacka czy coś, najpierw opowiedziała ze swadą i zachwycona była wizytą Joe Bidena w Irlandii. Że odwiedził Irlandię, jeszcze do Irlandii Północnej pojechał i że mógł przejechać samochodem między jedną a drugą. To jest postęp, bo kiedyś tam strzelali do siebie w Belfaście, wysadzali się w powietrzu i tak dalej. I opada, jak się z młodzieżą spotkał Joe Biden. Potem poleciało kilka innych wiadomości i 8 minut potem pojawia się informacja, że sukces wielki, bo premier Morawiecki pojechał do Stanów Zjednoczonych. I strasznie tam opowiadała różne sukcesy Morawieckiego. Moja pierwsza uwaga była taka do telewizora. Czyli w momencie, kiedy Morawiecki pojechał do Ameryki, to Biden opuścił Amerykę. Czyli polski przywódca jest dla Bidena mniej ważny niż irlandzki. Potencjał ludzki, militarny i tak dalej Polski jest wielokrotnie większy, ale no najwyraźniej dla Bidena Irlandia jest ważniejsza od Polski. Skoro premier przyjeżdża z wizytą na wielkie zakupy broni, a prezydent w tym czasie opuszcza, no to Polska jest nic nie warta w porównaniu z Irlandią. Ale jeszcze dzień wcześniej z jakąś Ugandą się spotykał Biden. Czyli na Ugandę albo inny tego typu kraj afrykański miał czas, natomiast jak przyjechał premier Morawiecki, to Biden się zawinął. I w związku z tym Morawiecki się mógł spotkać tylko z osobą, która nie ma żadnych uprawnień, czyli z Kamalą Harris. W konstytucji amerykańskiej wiceprezydent jest opisany jako czekasz na śmierć prezydenta, wtedy zostaniesz prezydentem i wtedy nabywasz uprawnienia. I jeszcze jest drugi przepis. Od czasu do czasu, jak w Senacie amerykańskim nie mogą podjąć decyzji, bo jest 50-50, 100 senatorów. Jak się podzielą 50-50, to wtedy wchodzi na przewodniczącego na chwilę wiceprezydent amerykański i przełamuje impas. To jedynym uprawnieniem Kamali Harris w tej chwili aktywnym jest przełamywanie impasu. I z taką osobą, nic nieznaczącą, bez żadnych uprawnień konstytucyjnych amerykańską, spotkał się Morawiecki, bo Biden mu uciekł. No to tyle z wizyty pana premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem po opakowaniu oceniasz smak ciastka. To znaczy, ale rzeczywiście, dlatego mamy ciastka zapakowane w opakowania, na których jest napisane, jakie jest ciastko w środku, jak pachnie i jest obrazek tego ciastka. Więc tak, no bo nie chcę dotykać ciastka i go wąchać w sklepie, tylko przez opakowanie kupuję, oczywiście. Przez szybę w takim razie oceniasz smak ciastka. Ale tak, bo to są witryny w sklepach, że jak przechodzę koło rzeźnika i widzę na haku apetycznie wyglądające kiełbasy, to wchodzę do środka i kupuję. A nie zdarzyło ci się, że się pomyliłeś? Coś wygląda bardzo... Zdarzyło mi się. No właśnie. Natomiast może w tym najbardziej wypadku, kto się pomylił, Rau powinien wylecieć na zbity pysk, bo to Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wizyty zagraniczne. I jeżeli oni wpakowali Morawieckiego wyjazd w pustkę... Ale nie wyjechał w pustkę. W kompletną pustkę. Komiwojażer. Pojechał do fabryki broni. Nieprawda.
Ale to no nie, nie, ale to co? Oczywiście, że to jest nieprawdziwe. To jest po wizycie prezydenta Bidena w Polsce, który spotkał się, który powiedział, który uzgodnił. Kiedy Morawiecki leciał do Waszyngtonu, dokładnie wiedział, że z kim się spotka, dlaczego się spotka, wiedział, jakie sprawy ma załatwić, że to jest elektrownia atomowa, że to jest zbrojenie. To była kurtuazyjna wizyta premiera w Białym Domu i został przyjęty przez panią wiceprezydent. To było w kontekście... Ale wiceprezydent to było, w Ameryce jest nikim. Ale to było w to kontekście... To, ale to nie jest istotne w tym wypadku. To było w kontekście, to było w kontekście wizyty prezydenta Macron w Chinach, kiedy prezydent Macron powiedział o autonomii strategicznej. To była ważna wizyta z punktu widzenia, bym powiedział, relacji wewnątrzeuropejskich i relacji światowych. To nie można powiedzieć, o, tu bym na zbity pysk wyrzucił ministra Raua. Minister Rau miał 3-godzinne wystąpienie w polskim parlamencie. Wypowiedział credo, bym powiedział, dotyczące polskiej polityki zagranicznej i relacji między Polską, Rosją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi. Hasło antyimperialne i jeśli chodzi o zewnętrzne i wewnętrzne sprawy w Unii Europejskiej, to akurat wszystko się układa w logiczną i dobrą całość, a nie w złą. To nie zapakował Morawieckiego w pustkę. Ale to premier nie była pustka, bo ty mówisz, że to była pustka. Nie, no bo była. Ale nie była. Nie spotkał się z władzą amerykańską żadną. I teraz pytanie, bo mówisz, że to była odpowiedź na wizytę Bidena w Polsce. Czy kiedy Biden był w Polsce, to Morawiecki pojechał do Irlandii? Albo na Słowację? No nie, tylko go przywitał. Było... A jak Morawiecki, jak Rzeczpospolita jedzie do Ameryki, to Biden powinien przywitać. Rzeczpospolita i tutaj w osobie premiera. Protokół jest taki, że jeżeli leci prezydent albo głowa państwa, jeżeli premier jest głową państwa, to go wita prezydent Biden. Jeżeli jest ktoś, kto nie ma zdefiniowanej, że jest głową państwa, to może go przywitać wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i to nie ma w tym żadnej awarii, dlatego że to była wizyta, która miała na celu rozpocząć, popchnąć dalej pewne elementy współpracy polsko-amerykańskiej. Zakup broni, elektrownie atomowe i jeszcze parę innych rzeczy. A przy okazji jeszcze być na szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kontekst Macrona, występ wywiady telewizyjne, wywiad w New York Timesie, powiedzenie, co Polska myśli o świecie, zbudowanie niechętnej i takiej grubiańskiej odpowiedzi ze strony tutaj, niedaleko stąd jest ambasada, niedaleko od studia Radia Wnet, ambasada chińska, która powiedziała urzędnik państwowy o premierze Morawieckim, bo premier Morawiecki powiedział, że sprawa Tajwanu, podobnie jak Ukraina, nie spodobało się to Chińczykom, postanowił obrazić Morawieckiego i tak jest, no to jest element... Ale powiedz mi, poczekaj chwilę... No, powiedz mi, co jest obraźliwego w nazwaniu pana Morawieckiego urzędnikiem państwowym? On jest urzędnikiem państwowym. Wysokiego szczebla, ale jest po prostu urzędnikiem państwowym. Nie został wybrany w żadnych wyborach na premiera, bo nie ma wyborów na premiera w Polsce. Nie, no został wybrany do parlamentu jako premier Rzeczpospolitej, więc został wybrany w wyborach, bo gdyby nie chcieli Polacy takiego premiera, to by nie zagłosowali na PiS. Nie. Do parlamentu został wybrany na posła. I tyle chcieli Polacy. Natomiast premierem w Polsce nie zostaje się w drodze wyborów. Prezydentem się zostaje w drodze wyborów, albo posłem, albo senatorem. Więc w tym przypadku nie został wybrany. Jest urzędnikiem, niczym więcej. Jest wysokiej rangi, ale urzędnikiem państwowym. I Chińczycy, no mogli użyć nazwiska, ale może jest dla nich trudne do wymówienia, albo nie chcieli. W komunikacie, nie, to obraźliwe więc było. W komunikacie powiedzieli urzędnik państwowy. No, Polacy powinni do premiera zwracać się z taką myślą, że to jest urzędnik, który za twoje pieniądze ma wykonywać pewne funkcje i w zasadzie rozkazy narodu. Natomiast dla każdego urzędnika, w tym pana Morawieckiego, bardzo ważne powinno być to, że on przed lustrem mówi, jestem tylko urzędnikiem. Nikt mnie nie wybrał. No tak, zwyczajnym urzędnikiem urzęduję według pewnego regulaminu. Urzęduję według pewnego prawa i pewnego regulaminu, ale nie jest zwykłym urzędnikiem. Po to wydzielono kiedyś służbę cywilną. Tam są zwykli urzędnicy, którzy odpowiadają właśnie przed premierem i przed instytucjami kontrolnymi, a nie przed publicznością. A premier odpowiada za wszystko
Morawiecką za całą swoją działalność przed publicznością, przed Wojciechem Cejrowskim, który albo na niego zagłosuje, albo na niego nie zagłosuje. Nie mogę zagłosować przeciw niemu ani za, bo on nie startuje w wyborach. Nie, po pierwsze startuje w wyborach, a po drugie startuje jako premier. Wtedy, kiedy startował premier Morawiecki w wyborach ostatnich, to startował premier Mateusz Morawiecki, który dostał się do parlamentu i który było wiadomo, że jest premierem. Gdyby Polacy nie chcieli takiego premiera, to by nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość i Mateusz Morawiecki nie zostałby premierem. Proste. Nie, to absolutnie nie ma sensu, co mówisz. Bo cała Polska nie głosuje w tym okręgu wyborczym, w którym poseł Morawiecki próbuje zdobyć reelekcję. Więc Polacy w całej Polsce, ja nie wiem, z jakiego okręgu wyborczego pochodzi pan poseł Morawiecki. Z Górnego Śląska. Ze Śląska. No, czyli Górny Śląsk. Mógłbyś twierdzić, że Śląsk zagłosował za tym, żeby Morawiecki był premierem i wykonał taką woltę, Śląsk wykonał intelektualną, że jeżeli go wybierzemy na posła, to on w efekcie wyboru na posła będzie premierem. Natomiast reszta narodu nie miała żadnego narzędzia, żeby zagłosować na Morawieckiego, na premiera Morawieckiego, bo w Polsce się nie wybiera premiera. A mi się wydaje, że tu zwycięża w tobie upór. No ale co, ja miałem szansę pod Gdańskiem zagłosować na Morawieckiego albo przeciw niemu? No mogłeś zagłosować. Nie kandydował w moim okręgu, ale nie kandydował w moim okręgu. No mogłeś zagłosować na inną partię, która nie wystawia Morawieckiego, tak jak teraz. Pójdziesz do wyborów, zagłosujesz na Platformę Obywatelską, to wiesz, że premierem zostanie Donald Tusk, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Nie wiem. Przecież pamiętamy, jak nas wystawili jeszcze wtedy dwaj bracia Kaczyńscy z Tuskiem do spółki, że wasz premier, nasz prezydent. I potem nas wystawili w ten sposób, że nie było tego układu, za którym głosował naród. Bo miał być układ, pewna równowaga miała być. Wasz premier, nasz prezydent. I będziemy się szachować, ale czyli będziemy się musieli dogadywać. I dwie najpotężniejsze frakcje miały stworzyć taki tandem, który byłby być może dobry dla Polski. Bo kłóciliby się mniej, a więcej by próbowali znaleźć pola wspólne. I wystawili nas równo. Nie doszło do układu nasz premier, wasz prezydent. No, bo inaczej zdecydowali wyborcy. Nie. No dobra, no. Wyborcy nie wybierają premiera w Polsce. Upór przeze mnie przemawia, bo ja jestem uporządkowany i logiczny. I w polskich przepisach prawnych nie ma nigdzie wyboru na premiera. Ale od kiedy myśli twoje są przez przepisy regulowane? Przecież jesteś wolno myślicielem, więc nie muszą być przez pomysły. Logika czasami jest ponad przepisami, szczególnie logika polityczna. I w filozofii też jest podobnie. Natomiast premier powinien wykonywać dokładnie uprawnienia urzędnicze swoje i tylko to. Powinien realizować te kwity, które opisano jako zakres obowiązków premiera. Tym się powinien no i w zakresie zajmować. Obowiązków premiera jest wykonywanie tego wszystkiego, co wykonuje premier Morawiecki, czyli premier ma kreować, ma podejmować decyzje, ma wyznaczać kierunki, to wszystko ma robić premier. Ale on tego nie robi. No jak on tego nie robi. On bardzo często nam odpowiada, nie mogę kreować tego kierunku, chociażbym chciał, bo Unia Europejska muszę poczekać, co powie. To jest prawda. No to nie kreuje kierunków, nie robi tak jak Orban na przykład. Podejmuje decyzję, to jest mój kraj, a potem możecie z Unii przysłać mi kogoś, kto będzie protestował, ale najpierw podejmuje decyzję. Natomiast premier Morawiecki przyjął zasadę miękką, że ogłaszam, jaką ewentualnie podejmę decyzję, ale zanim ją podejmę, to zapytam Unię, co ona by na to zrobiła. No i jak Unia powie nie, to on już tej decyzji nie podejmuje. To nie jest męskie działanie. Tylko no, uniki. Niekiedy tak się... Ale najlepszy bokser czasami potrafi uniki zrobić po to, żeby wygrać w walce. Zarzucasz mu koła ratunkowe. Mnie właściwie chyba, bo zaraz Rada Radiofonii przyjdzie z nożem i gardło uciąć, żebym nie mógł mówić. Jeszcze żyjemy w wolnym kraju. Jesteś... No z czego, w wolnym kraju. Z czego się śmiejesz? Po prostu siedzisz po prostu we własnym domu, przy własnym polu, masz własną krowę, możesz zrobić co chcesz z własnymi pieniędzmi i jeszcze się śmiejesz, że nie, i przyleciałeś za Berki. Co ci się nie podoba?
czy mogę mojej krowie nie zakładać kolczyków, tylko zostawić kolczyki dla kobiet? Nie mogę. Czy mogę ubić moją krowę, bo mam pukawkę i mógłbym ją po prostu, tak jak za PRL-u, zrobić ubój domowy? Nie mogę. Czy mogę zjeść mięso z własnej krowy i z własnego uboju? Nie mogę. Czy mogę sprzedać bez paszportu krowiego? Nie, nie mogę. Ty mi mówisz o wolności i mojej krowie. Czy mogę moją łąkę kosić tyle razy, ile chcę w roku? Nie, nie mogę, bo i na to są przepisy. Bo są żabki jakieś i ptaszki i inne. Czy mogę pod moją łąką, na której krowa stoi, wywiercić dziurę i dokopać się wody? Ale tylko do 30 metrów. Jakbym chciał głębiej, to już nie mogę. Tylko muszę poprosić łaskawie ustawę wodną, żeby mi zezwolili. I tak dalej. Więc mówienie mi o krainie wolności mnie nie przekonuje, tak ci powiem. Czy możesz wyjść z domu? Czy możesz wskoczyć do jeziora? Czy możesz powiedzieć rzecz dowolną? Czy możesz, zarabiać pieniądze? Czy możesz wyjechać z Polski i pojechać do Stanów Zjednoczonych? Czy możesz sobie kupić dowolną parę butów? Otóż nie mogę kupić sobie dowolnej pary butów. Moje buty z aligatora, którego zatłukłem zupełnie legalnie, zostały w Ameryce, bo nie przemknąłbym się przez Amsterdam ani przez Paryż w moich butach z aligatora, więc nie mogę kupić dowolnych butów. Natomiast o wolności wychodzenia z domu pogadajmy, jak sobie ludzie przypomną, co nam władza zafundowała z okazji tak zwanej pandemii. Nie mieliśmy swobody wychodzenia z domu, tylko mieliśmy zakaz wychodzenia z domu i były osoby ciężko karane za to, że wyszły na podwórko do piaskownicy z dzieckiem po 3 miesiącach siedzenia w domu z tym dzieckiem, które niedorozwój miało, bo nie mogło wychodzić na dwór, a balkonu nie mieli. No więc o prawie swobodnego wchodzenia do kościoła na spowiedź też, że 11 osób tylko może być w kościele i macie siedzieć w rozproszeniu. Ale tego już nie ma. Nie ma? A skąd wiesz, że nie wróci, skoro było? I no przepisy zostały. Może wróci. Pan premier w każdej chwili może skorzystać z zamordystycznych przepisów, które uchwalono wtedy, a naród się nie buntował, bo się przestraszył. No i te przepisy są. To tak jak w Ameryce Patriot Act, czy po tych dwóch wieżach, które ktoś wysadził i się zawaliły, uchwalono takie przepisy, że mogą ci zrobić wszystko, jeśli chodzi o inwigilację. I one były tymczasowe, a są przedłużane rok po roku w nieskończoność. Ale czy jest prawdziwe, skoro żyjemy w zniewoleniu, czy prawdziwe jest stwierdzenie niewolnik Wojciech Cejrowski? Dzisiaj Milo Curtis dzisiaj pił ze mną herbatę zieloną i on pojadał jakieś risotto, bo nie je mięsa. Nie wiem, czemu nie je mięsa. Ja mu wytłumaczyłem, że koza jest mięsem wegetariańskim, bo jadła tylko trawę całe życie, więc jest z trawy zrobiona, ale nadal nie chciał mięsa. I on opowiadał, że byłem wolny za komuny. Byłem wolny tam za PRL-u, byłem wolny nawet jak siedziałem w areszcie czy w więzieniu. Zawsze byłem wolny i jestem wolny, bo wolność to jest stan umysłu i mogą cię zakuć w kajdany, a ty będziesz dalej wolny. No dobrze, to, tak to jeżeli... Święty Piotr w więzieniu. Okej, to jeżeli wolność jest stanem umysłu, to dlaczego walczymy o wolność? Przecież umysł mamy swój własny, więc nie powinniśmy mówić, że walczę o wolność, bo po co? Skoro umysł jest najważniejszy. Tak, ale nie wszyscy mają, nie wszyscy potrafią w kajdanach nadal czuć się komfortowo i wolni. Milo potrafi, natomiast ja na przykład kajdanów nie cierpię. I walczymy o wolność dla wszystkich, a nie tylko dla wyjątkowy Milo. Dla niego nie trzeba walczyć o wolność, bo on, nawet jak go zakujesz w kajdany i w więzieniu siedzi, to dalej jest wolny w swojej głowie, bo to jest hippis i będzie hippis i on zawsze jest wolny i roześmiany. Natomiast cała masa ludzi potrzebuje szerszej wolności, więcej swobód, żeby się móc czuć wolnym. To dlatego walczymy o wolność. Mila zamkniesz do ciupy i on jest wolny, a komuś nie dasz paszportu i on się czuje zniewolony. No to dla takich ludzi należą im się paszporty.